Donald! Dziękuję kochani. 8 lat. Acht Jahre, Jarek. Jest tak, jak było. Trochę tutaj poniszczyli, ale poza tym dobrze. No i słuchajcie, przepędziliśmy to zorganizowane złodziejstwo i spółki Skarbu Państwa znowu są nasze! Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć. Przepraszam, że tyłem, ale tak, żeście usiedli. Witam, panie. Dzień dobry. Siadajcie, kochani, siadajcie. Witam na nowym posiedzeniu rządu. Momencik, bo według konstytucji to jeszcze nie ma nowego rządu. No i co z tego? No jeszcze nie możemy obradować. No, jeszcze się nad nią popłacz, Leszczu. Coś ty powiedział? No, co słyszałeś? Nie da się szybać! Konstytucja uspokójmy się, nie możemy się kłócić. PiS tylko na to czeka. Tak jest. Władysław ma rację. Ale Szymon też ma rację. Nie ma jeszcze nowego rządu. Poczekajmy, aż Mateusz go stworzy. Jaja jak berety, co? Dobra, kochani. Oczywiście, że formalnie naszego rządu jeszcze nie ma. Jeszcze w Telewizji Polskiej witają wszystkich, mówią, że to Polska Telewizja Polska, ale już niedługo możemy powoli pierwsze gminy, pierwsze powiaty przekazywać Niemcom. Możemy szykować pierwsze fabryki już z grubsza do wyprzedaży za złotówkę. Możemy już tak pojedynczo wpuszczać jeszcze nieśmiało uchodźców, ale możemy. No i generalnie możemy powoli zacząć robić wszystko, żeby do następnych wyborów Polski jako kraju nie było. A jeszcze tydzień i powoli nas zaczną oskarżać, że nie ściągnęliśmy wraków. Tak. A wiesz już, co zrobimy z TVP? Jaką ustawą ich wykurzymy? Adam Krzanicz, ustawy. Wykurzymy ich dymem. Jak to dymem? Normalnie, rzucimy im przez okno kopcia. Rauch granaty po niemiecku. Tak jest, dokładnie. Fur Deutschland. Rzucimy im kopcia przez okno. No i co? I oni tam wszyscy wybiegną, no bo przecież się nie da, tak? Zamykamy budynek i od razu otwieramy w nim Muzeum Propagandy trzeciej RP i totalitaryzmu. Stawiamy w drzwiach strażnika, ten sprzedaje bilety, ludzie wchodzą w wycieczki ze szkół, tak? I oglądają biurko choleckie. Przecież każdy chciałby to oglądać, tak? Zarobimy na tym fortunę. Kochani, ale to posiedzenie jest niekonstytucyjne. Nie możemy być tacy jak oni. Nie jesteśmy tacy jak oni, przecież nazywamy się zupełnie inaczej niż oni, tak? I teraz tak, na początek przedstawię wszystkich, bo nie wiem, czy wszyscy się znają. Więc kochani, witam posiedzenie rządu w składzie. Święty Szymon Płacznik od Konstytucji. Obok mnie Włodek, prawda? Włodek, łatwiej wyprowadzić sztandar niż ten sweter, co? Dalej, przepraszam, Władysław bez ziemi, dwojga nazwisk, nie wiem, jak ci się nie mylą. Adrian, pokaż się ludziom. Oczywiście nie myli z tym prawdziwym Adrianem z Belwederu. Nie. I razem z nim dwie dziewczyny z lewicy, dwie lewe ręce, czyli Asia i, przypomnij mi, Anna Maria, tak? Tak. W takim składzie. No ale czy myślisz, że Mateuszek nie zbierze większości? Nie ma szans, chociaż oczywiście, jak go znam, będzie próbował, na pewno. No, przecież... Uwaga. To on. O kurde. Mateusz, co ty tu robisz? Cześć, Władek. Cześć. Chodź, pokażę ci co. Ale nie chcę. Chodź, pokażę ci działki odrolnione. Ale ja nie chcę. Będziesz miał... Chodź, zobaczysz, w fajnej miejscówce. Chodź. Ja nawet nie mam pługa. Ale ja mam fajny pług. Chodź. Nie. Władko, co to było? No co to było? On chciał ukraść naszego Władka z PSL-u. Prezes z prezydentem go nasadzili na minę, a człowiek, który wie, że wychodzi na głupkę, jest zdeterminowany, tak? Stać go naprawdę na wszystko. No dobrze, teraz tak. Harata ci w gałę? Co? Gra ci w piłkę? Czemu pytasz? Czemu pytam? No bo zgłosiłem naszą drużynę do rozgrywek. Jakich rozgrywek? Jesteśmy znowu w Europie, więc bierzemy udział w międzyrządowej Europejskiej Lidze Rządów. Jest coś takiego? Oczywiście, wszyscy mają takie rozgrywki. Przecież każda hurtownia spożywcza, co dopiero rząd. Kiedy to zgłosiłeś? Co? Kiedy to zgłosiłeś? Teraz w Brukseli byłem. To nie byłeś tam po pieniądze z KPO? Nie, zgłosić drużynę. Ale tu mamy tyle roboty, a tu mamy grać w piłkę? A dlaczego nie? Właśnie. Ja się nie zgadzam na to. No to się nie zgadzaj. Dawaj, PiS tylko na to czeka.
A rząd Mateusza też miał taką drużynę? Co? To były patałachy w każdej dziedzinie, także gdzie oni? I słuchajcie, musimy teraz wobec tego, to posiedzenie jest kluczowe. Musimy ustalić skład i ustawienie, bo pierwszy mecz gramy, dajcie mi chwilę, z Węgrami. O nie, nie grajmy z nimi! To pisowscy kumple! Ale są w Unii. Orban kocha Putina, a prezes kocha Orbana. Ale są słabi w gałę. No to będzie walkover. Nie, jak nie no jak walkover? Nie kłóćmy się! PiS tylko na to czeka. No tak. No. Słuchajcie, może najpierw zamiast ustalać skład meczu, to ustalimy, kto będzie kim w rządzie. O nie, 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 nie. Najpierw priorytety, najpierw drużyna. Nie, najpierw rząd. Ja najpierw drużyna. Najpierw rząd. Nie kłóćmy się. PiS tylko na to czeka. Przepraszam. I znowu Władek ma rację. Tak jest, tak jest. I słuchajcie, z grubsza przygotowałem tutaj schemat, jak będziemy grali, no więc proponuję tak. Ja w ataku, no to jest chyba oczywiste. Szymon w pomocy, Adrian na bramce. Dlaczego ja na bramce? Bo jesteś najszerszy. Ale super gram głową. A ja nie będę niczyim pomocnikiem. A kim chcesz być? Drugim napastnikiem. Ja nie chcę stać na bramce. Ja będę drugim napastnikiem. To inaczej. Kto nie chce być napastnikiem? Ja nie chcę być bramkarzem. Ja mogę być bramkarzem. Ja jestem bramkarzem, ej. Ty będziesz na obronie. A ja nie chcę być na obronie. To na prawym skrzydle. Nie chcę być na prawym skrzydle. Na którym? Na lewym. Ja chcę być na lewym. Ty miałeś być napastnikiem. Ja będę i tu, i tu. A przepraszam bardzo, a my? Co wy? To jest męski sport, tam nie ma kobiet. A jak my nie gramy? No nie gracie. O, wychodzimy. Zostańcie. Niech idą. Zostańcie. Niech idą. PiS tylko na to czeka. No dobra, zostańcie. Będziecie na ławce rezerwowej. Wychodzimy. No to ja też wychodzę. Bo jak to męski świnie? Nie kłóćmy się. PiS tylko na to czeka. Kurwa. Jak my nie potrafimy ustalić składu na boisko, to co dopiero będzie z rządem? No właśnie. Władek, cześć, masz chwilę? Dzień dobry, panie prezydencie. Nie, ja... Chodź na chwilę, nie, no chodź, porozmawiam. No słuchajcie, nie potraficie się dogadać, to może rozpiszemy nowe wybory. O, jeszcze tego antymona tu brakowało, nie doczekanie. No naprawdę. Panie Adrianku, nie doczekanie. Słuchajcie, uspokójmy emocje, za chwilę gra Barcelona. Mhm. Nie wiem, czy Lewy będzie grał, czy nie, ale u mnie w gabinecie jest telewizor, są paluszki, są chipsy, chodźcie tam, super. Obejrzymy sobie, uspokoimy się i potem porozmawiamy, i potem się dogadamy. Tak. Ja siedzę na kanapie. PiS tylko na to czeka! Tak, panie prezesie, spokojnie czekamy. Nie wytrzymają.